Pewnie zauważyliście, że śpiewam na siedząco. Radzę jednak, żeby wszystkie ćwiczenia wykonywać na stojąco. Będzie dużo łatwiej. Ale gdy już musimy wykonywać ćwiczenia wokalne na siedząco, to bardzo istotnym jest, aby siedzieć na brzegu krzesełka, stopy mieć oparte na podłodze, obie stopy, plecki mieć proste, tak jakbyśmy śpiewali na stojąco. Za uszy wyciągamy do góry, wtedy mamy prawidłową postawę podczas śpiewania. Pamiętajcie, jeśli nabieramy wdech, nasze ramiona nie mogą się unosić. Nie możemy nabierać wdechu w ten sposób. Ramiona zostają na dole, uszy wyciągamy do góry, siedzimy prosto i nabieramy wdech noskiem. I wypuszczamy ustami. Wdech nosem i wypuszczamy ustami. Pamiętajcie, aby nabierać nosem. Jeśli macie katar, radziłbym odpuścić śpiewanie na czas kataru. Jeśli katar wyleczymy, dopiero wtedy śpiewać. Musi być nosek bardzo drożny. Więc nabieramy wdech nosem i wypuszczamy buzią. Nabieramy wdech nosem i wypuszczamy buzią. Starajmy się pomyśleć, że powietrze, które nabieramy nosem, ma nam jakby przelecieć za oczami, wlecieć do naszego ciała i jak gdyby wpaść do brzucha. Oczywiście ono tam nigdy nie wpada, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że nasz brzuch jest wielkim balonem, a nasze gardło i nasze usta są tym wentylkiem od balonika. Staramy się nabrać powietrze tak, aby nasz brzuch urósł jak pompowany balon. Nabieramy wdech i trzymamy. Trzymamy, trzymamy, trzymamy i dopiero teraz wypuszczamy. Znowu nabieramy wdech nosem. Nasz balonik tutaj rośnie. Trzymamy, trzymamy, jeszcze trzymamy, jeszcze trzymamy, jeszcze trzymamy i wypuszczamy. Znowu nabieramy wdech nosem i ja będę liczył do 5 i dopiero jak doliczę do 5 będziemy mogli wypuścić powietrze. Nabieramy wdech. 1, 2, 3, 4, 5. Wypuszczamy powietrze. Spróbujemy wytrzymać teraz do 6. Czyli nabieramy wdech nosem. Zatrzymujemy powietrze w baloniku. I trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wypuszczamy powietrze. Do samego końca. Jak z balonika. Do samego końca wypuszczamy powietrze. I znowu nabieramy wdech nosem. Ja będę liczył teraz do 8. Komu się uda, będę bardzo zadowolony. Próbujemy. Wdech nosem. Trzymamy powietrze w baloniku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wypuszczamy. Przez chwilę oddychamy normalnie. Pewnie komuś z Was się zakręciło w głowie. Mogło się tak zdarzyć, ale spokojnie. To jest normalne. Spróbujemy jeszcze raz nabrać powietrza. Pamiętajcie, aby ramiona nam się nie unosiły. Ramiona zostają na swoim miejscu. I doliczę do 10 i dopiero wtedy wypuszczamy powietrze. Uwaga, wdech nosem. Zatrzymujemy powietrze i ja liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wypuszczamy powietrze. Proponuję takie ćwiczenia porobić ze znajomymi, na przykład z siostrą, bratem albo z rodzicami. Zobaczcie, kto najdłużej da radę wstrzymać oddech. Do zobaczenia.